Są dwa fundamenty, na których powinna opierać się działalność każdej władzy, a przede wszystkim parlamentu. Państwo prawa i godność człowieka. Apeluję przy tym, by artykułowane przez większość parlamentarną wyzwanie przywrócenia i wzmacniania praworządności podjąć i realizować z poszanowaniem zasady legalizmu. Delikty, jakich dopuszczono się przy wykonywaniu powierzonej władzy, mogą być sprawiedliwie ocenione i naprawione tylko środkami respektującymi obowiązujące prawo i konstytucyjny podział kompetencji. Jestem pewien, że uczciwe zamiary uzdrowienia polskiej struktury państwowej znajdą wsparcie i sojuszników wśród przedstawicieli wszystkich sił politycznych w parlamencie. Ufam, że jesteśmy w stanie wspólnie pamiętać i doceniać zasługi Kościoła katolickiego i innych kościołów na naszej drodze do odzyskania w 1989 roku suwerenności ojczyzny, zaangażowanie w budowanie patriotycznej duchowości narodu oraz prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej. Rozumiem tych, którzy uważają, że w ostatnich latach określona w postanowieniach Konstytucji i Konkordatu linia demarkacyjna rozgraniczająca pola ingerencji pomiędzy polityką państwa a misją Kościoła została naruszona, wywołując niekiedy poczucie krzywdy lub poczucie nadużycia. Jestem jednak przekonany, że z poszanowaniem zasad funkcjonowania demokratycznego państwa uda się nam przywrócić właściwe relacje pomiędzy państwem a działającymi w Polsce kościołami, gwarantując wszystkim wiernym poszanowanie wolności religijnej, zaś instytucjom publicznym neutralny światopoglądowo charakter. Umacniając sojusze i wzmacniając potencjał obronny państwa, nie możemy też zapomnieć o znaczeniu daru chleba. Daru chleba, który brak w wielu częściach świata, aktywuje i podsyca konflikty oraz wywołuje kryzysy migracyjne. Dzisiejszą Europę niewątpliwie stać na więcej empatii, ukierunkowanej na rozdysponowanie nadwyżek żywności do braci w dalszych zakątkach świata, którzy jej potrzebują, stabilizując przy tym sytuację na lokalnych rynkach rolnych. Prawo i wolność są największym skarbem narodu, mówił ojciec polskiej niepodległej Wincenty Witos podczas procesu brzeskiego. Hańba jego skazania została dopiero w tym roku zmazana z państwa polskiego orzeczeniem niezawisłych sędziów Sądu Najwyższego. Ufać należy, że wartość tego skarbu będzie przyświecać wszystkim, którzy podjęli się służby państwu i społeczeństwu. Jako długoletni poseł namawiam również, byśmy porzucili przekonanie o naszej omnipotencji w ustalaniu tego, co dobre i słuszne. Wykonując kompetencje prawodawcze, otwórzmy się na współpracę z ekspertami świata nauki i gospodarki oraz z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Usuńmy bariery, które dzielą nas od tych, którzy nas wybrali, oraz od służących im dziennikarzy. Słuchajmy narodu, nie tylko w codziennym kontekście, w biurach poselskich, w konsultacjach społecznych, ale również w najważniejszych sprawach, odwołując się uczciwie do instytucji referendum.
Pamiętajmy, że stanowione przez nas prawo ma być oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Kończąc, pragnę podkreślić, że w demokratycznym państwie zgodnie z wolą suwerena zmieniają się prezydenci, zmieniają się premierzy i rządy, zmienia się też skład osobowy tej Izby. Jedno przy tym jest stałe i niezmienne – Rzeczpospolita. Pozwólcie, że z moich ust wybrzmi raz jeszcze przesłanie premiera naszej wolności Wincentego Witosa. A Polska winna trwać wiecznie.